Historia, którą wam dzisiaj opowiem, jest naprawdę krótka, więc was nie zanudzę. To historia Ryszarda, który zrobił sobie psikusa, ale o tym później. Ten będzie lepszy. Jeszcze jedno byłbym zapomniał. Mnie nie pasuje, ale jemu chyba będzie do twarzy. Teraz mamy już wszystko gotowe. Zastanawiacie się pewnie, gdzie jesteśmy. A trafił tu Ryszard. Bo tak często się to kończy. Ale obiecałem, że będzie krótko, więc pokażę wam, jak do tego doszło. Prosta historia. Jezdnia, przejście dla pieszych, no i Ryszard. Już w przedszkolu nauczył się, jak bezpiecznie przejść przez jezdnię. Jednak świat idzie do przodu. Pojawiły się smartfony, lajki, followersy. No i przecież ma pierwszeństwo. A teraz standardowo. Policja, karetka, oczywiście za chwilę prokurator. Rysiu trafi do zakładu pogrzebowego, ale to już widzieliście. Rysiu zrobił sobie psikusa, ale nie tylko sobie, bo również swojej rodzinie. Ratownicy oczywiście robią co mogą, ale w tej sytuacji już niewiele da się zrobić. I to by było na tyle. A wystarczyło ruszyć dyńką.